Witajcie wszyscy w ten piękny deszczowy poranek. W lesie leje, woda się z nieba leje, świat się kończy. Taka sytuacja. Dobra, jedziemy z tematem. Super szybki internet, jet od Orange. Fajnie, nie? Super szybki internet. Co oznacza? Napiszcie mi w komentarzu, co oznacza nazwa super szybki. No to powinno być super szybkie. No a nie jest. Słuchajcie, swego czasu swoim znajomym podłączałem internet i robiłem to tak dobrze, że do tej pory nawet nikt nie zadzwonił, żeby mu przeprowadzić serwis. Jestem skuteczny, ale ja biorę odpowiednią kwotę za swoje usługi. Internet robiłem im tak dobrze, że do tej pory nikt nawet nie zadzwonił i nie powiedział: Piotr, wiesz co, ale przydałoby się, żebyś mi serwisował neta, bo coś się pierdoli. Jeżeli coś się pierdoli, to jak zwykle po stronie dostawcy, a nie mnie. No. A wystarczyło zrobić tylko kilka rzeczy. Dobrze zaizolować puszkę przyłączeniową, dobrze zaizolować przewody, dobrze wszystko zrobić i dokładnie. I to jest wszystko. Jakbym miał robić światłowodem, to bym musiał sobie kupić zgrzewę spawarkę do światłowodu, która kosztuje na chwilę obecną 11-10 tysięcy. Dla mnie to by nie byłby problem, żeby, wiecie, robić światłowodem, bo ja wszystko potrafię, jak się zmuszę do tego. Powiem szczerze, jak mówiła moja była dziewczyna, jeżeli odpowiednio się mnie zmotywuje do czegoś, to można niezłe efekty uzyskać. No. Wracając do tematu, słuchajcie, jak widzę takie reklamy jak super szybki internet od T-Mobile albo od Orange, to spazmy niemal dostaję. Wkurwienia maksymalnego. Przecież to jest jawne robienie ludzi w chuja. Tak samo czy od Polsatu, Plusa, czy tam Bóg wie jeszcze od czego. Mam wyjebane, że te firmy mogą mi zrobić fatality. Za to, że wymawiam ich nazwę, mam to głęboko w dupie, ale to wasza wina, panowie dostawcy internetu, że robicie klientów w chuja. Najlepszy, powiem wam tak, mój brat cioteczny, który pracuje w Holandii, powiedział, że tam standardem jest 2,5 gigabita internetu. Gdzie macie? Powiem tylko przykładowo, bo nie wiem, czy to tam w Holandii od dostawcy zależy i tak dalej. 1 giga pobierania, 1 giga wysyłania. To jest najlepszy internet, jaki możecie mieć, bo wysyłacie i odbieracie tę samą ilość danych w czasie rzeczywistym. A jak słyszę, ale ja mam internet od czegoś tam, jest 600 mega na sekundę, ale wysyłanie jest tylko 100. No to słuchajcie bardzo, ale to jest kurwa no... Jeżeli pracujecie zdalnie, macie serwery własne i potrzebujecie obrobić jakieś pliki, wysłać je z powrotem na serwery, no to wiecie, ile się zejdzie, zanim te pliki na te serwery trafią, bo wysyłacie, macie na poziomie 100 mega? A w tym momencie byście mogli 4 takie pliki i wysłać je z powrotem. O, no, przetarłem sobie telefonik. Ja chcę wam tylko powiedzieć to, że ludzie podpisując umowę o internet nie patrzą, jakie są transfery. Ja to ze swoim dostawcą internetu wynegocjowałem fajną umowę dla siebie i dało się. Powiem wam szczerze, dało się to zrobić bez żadnych problemów. A robię ten film tylko dlatego, żeby rozwiać ten cholerny mit, że się nie da. Da się. Tylko trzeba wiedzieć, jak przycisnąć odpowiednio. Ojej, ojej, ojej. No, dobra. Słuchajcie, chodzi głównie o to, że najlepsze łącze internetowe, jakie możecie mieć, to jest 10 megabitów na 10 megabitów, 50 na 50 megabitów, 100 na 100, 200 na 200, 500 na 500, giga na giga, 1,5 giga na 1,5 giga pobierania, wysyłania, przypomnijmy, i 2,5 giga na 2,5 giga i tak dalej, i tak dalej. To jest najlepsze łącze, jakie możecie mieć, światłowodowe, ethernetowe, czy jakie byście chcieli. Problem zasadniczy w Polsce mamy taki, że nasza sieć internetowa, ogólnie internetowa w Polsce,
No jest no niezbyt taka zajebista, dlatego że no powiedzmy szczerze, że nasza infrastruktura internetowa w Polsce rozwija się bardzo wolno, w przeciwieństwie do tej do zachodu, gdzie na zachodzie takie coś jak 1 giga na 1 giga wysyłania pobierania to jest prawdopodobnie standardem już. A u nas żaden operator wam praktycznie czegoś takiego nie zaoferuje, bo kurwa on by no stracił. No bo wiecie, no jak on może wam zaoferować, że jeszcze tyle samo wysyłania w drugą stronę? Dla nich to jest nienormalna rzecz, słuchajcie. Ja mówię tylko, że to się da zrobić, jest to do zrobienia. A mówię to tylko po to, żeby rozwiać ten cholerny mit, który cały czas krąży po internecie i Facebooku. Bo mnie to, no, do białej gorączki doprowadza. Gdzie mój brat wysłał mi zdjęcie z Holandii, gdzie on jak zrobił test z testem, to aż mi oczy wyszły. No. On ma tam 1 giga na 1 giga wysyłanie, pobieranie. Dziękuję, można, można. No. Nie wiem, czy tam ogólnie u jednego dostawcy w Holandii jest taki pakiet internetowy i to jest standardem, czy to trzeba coś zrobić, żeby coś takiego dostać. Ale da się, naprawdę. Ale infrastruktura przesyłowo ogólnie bazowa w Polsce, jeżeli chodzi o operatorów i dostawców internetu, no i oczywiście stacje bazowe, tam wiecie, rozdzielnie światłowodowe i tak dalej, no to co z tego, że macie internet światłowodem do domu pociągnięty, jak jeszcze gdzieś tam, gdzieś w jakiejś stacji bazowej może być to, że z jednej rozdzielni do drugiej jest to przesyłane RJ-ką 45, no bo fotonika w Polsce, czyli przesyłanie informacji światłem, jeszcze się do końca nie rozwinęło. To, że mamy światłowody, a te światłowody są chujowej jakości jak nie wiem co. No. Wiecie, jakby w Polsce miała być robiona sieć internetowa w całym kraju światłowodem najwyższej kategorii, to podejrzewam, że wielu dostawców internetu poszłoby do piachu. Czyli by kropnęli. Na zawał. Z czego? Bo firma by przestała istnieć. No. Wiem, że zaraz pod tym filmem odezwie się jakiś geek z piwnicy zabitej dechami, który gdzieś tam sobie siedzi, że no on ma 600 mega na sekundę i 500 wysyłania, no i u niego to chodzi dobrze, tak, a na jakich plikach on operuje? Co on robi? Co on wysyła? Jak małe rzeczy, to tam pal licho, nic się jeszcze nie dzieje. Ale gdy obrabiacie pliki, które mają 18 GB albo więcej, oj, to już się zaczyna kosmos. Bo przesył takiego plika na serwer albo do chmury, no w zależności gdzie jesteście. Bo na przykład musieliście do rodzinki swojej dziewczyny wyjechać gdzieś do Śląska, czy gdzieś tam. No i przesyłacie do swojego domu, do MyClouda. No i macie problem, no bo wysyłanie trwa chuj. 4 godziny, no. No i tutaj pojawia się problem. No i jeden powie, a chuj tam, idziemy spać, a to się do rana wyślę. No, ale w tym momencie mógłbyś opierdolić paręnaście rzeczy naraz i w tym samym momencie, no. No, ale chodzi ogólnie o to, że ludzie do tego nie przywiązują uwagi. Znowu mi kapnęło na telefon. Spokojnie, nic mu nie będzie. Poco X3 NFC to niezniszczalne bydle. Oho, drugi telefon. Dobra, się rozłączam. Trzymajcie się. Słuchajcie, wracając z powrotem do tematu, to w Polsce nikt wam nie zagwarantuje takiego łącza, bo zazwyczaj je oferują firmom albo jakimś korporacjom. A zwykłemu, szaremu użytkownikowi nikt praktycznie nie zaoferuje takiego łącza internetowego na poziomie 500 na 500 megabitów na sekundę wysyłania, pobierania, czy 1 giga na 1 giga, czy 2,5 na 2,5. Dlatego, że po prostu infrastruktura bazowa i konstrukcyjno-szkieletowa w Polsce, jeżeli chodzi o sieci światłowodowo-eternetowo-przesyłowe, no to jest niezbyt jeszcze rozwinięta i po prostu możecie o czymś takim pomarzyć. No, niestety, to jest prawdą. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to wystarczy poczytać trochę w internecie i się dowiecie. Niestety, ale nie próbujcie. Bo, dobra, mogą wam zaoferować taki internet, ale to się będzie wiązało z gigantycznymi kosztami.
A serdecznie polecam wam ładowania się w takie gówno, co się nazywa Starlink.